Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 2 listopada. Mamy dzisiaj czwartek. No i to popołudnie, można powiedzieć, wczesnym rozpoczynam tego vloga. Zazwyczaj do południa zajmuję się innymi rzeczami i tak niespecjalnie mi się dopasuje nagrywać. Tak czy siak, ja już jestem po zakupach, pobierałam dzieci. Dzisiaj w ogóle mam trochę więcej dzieci na stanie, dlatego że obiecałam zaopiekować się pewną dwójką przez parę godzin dodatkowo, więc właśnie smażę dzieciakom naleśniki, po to, żeby nie było, wiecie, dramatu z obiadem. Zaraz dzieciaki zjedzą, zrobimy lekcje, trochę się jeszcze pobawią pewnie. No i co, potem po południu, jakimś późniejszym popołudniu, może uda się jeszcze pójść na spacer, może właśnie na cmentarz. Zobaczymy, w każdym razie na razie otwarta sprawa. Jak słyszycie, nadal nie jestem zdrowa, nawet wydaje mi się, że mi jest gorzej, nie wiem, czy się za ciepło się znowu nie ubrałam, jest mi raz zimno, raz gorąco i to wcale mi nie służy i na pewno nie służy mojemu zdrowiu. Ale nic, skupię się na tym za chwilę, na razie smażę naleśniki. Tak, moi drodzy, zostaliśmy. Dzisiaj już bez gości. Robimy lekcje. Dzieciaki, o, coś tu dojadają. Naleśniki, proszę bardzo, w takiej formie. Przedziwna forma jedzenia. Władysław, weź połknij to, co budzi masz, bo tak... Klara, pomidory. Matyśka zrobi lekcję i może wybierzemy się jeszcze na spacer? Wieczorny, na cmentarz? Tak. Teraz się okaże. Dobra. No to idziemy na spacer, na cmentarz. Klara, nie łaź tam, samochody jeżdżą, chodź. Która godzina? Ja jestem powiem. Za 10:06. Tam jeżdżą auta. Chciałam powiedzieć, że my tu mamy piękny klimacik w tym parku. Halloweenowy. Nie tylko halloweenowy, po prostu fajny. Park jest super i wiosną, i jesienią, i zimą. W każdej porze w sumie. Co nie? I teraz pachnie liśćmi w ogóle. Ale jak mówicie we dwoje, to ja nie wiem kogo. Ja wolę pierwsza. Oczywiście, no. Kto by inny? Jezu, schodami możecie wejść. Ale przecież zamknięte jest. Jezu, no patrzcie, chłopcy. Tam jest zamknięta ta bramka. Ładnie, co? Bardzo się cieszę, że przyszliśmy. Dawno już nie byłam w moich rodzinnych stronach w taki dzień jak 1 listopada. I teraz właśnie pomyślałam sobie, że muszę chyba w przyszłym roku albo w najbliższym czasie nadrobić. Bardzo lubiłam ten dzień, to święto w swoich rodzinnych stronach. I też zawsze do późna staliśmy na cmentarzu. Aż się zrobiło ciemno. Szukajcie takich zniczy. Otwartych. Dobra, już nie gadam. Ale zobaczcie, jakie są ładne.